Związki zawodowe zrzeszające pracowników administracji Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, podobnie jak to miało miejsce przed rokiem w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, zwarły szeregi i mówią jednym głosem. Sprawa dotyczy podwyżek dla pracowników Urzędu Miejskiego i podległych miastu spółkom. Związki zawodowe kierowały pisma w tej sprawie do prezydenta miasta już w kwietniu bieżącego roku, proponując obniżenie wysokości funduszu nagród z 3% do 0,2%, a różnicę przeznaczyć na podniesienie wynagrodzenia poszczególnym pracownikom jeszcze w 2012 roku, a od 2013 roku wprowadzenie podwyżek o poziom inflacji roku poprzedniego. Było tak, że w momencie opiniowania nowego regulaminu wynagradzania związki zawodowe poprosiły pana prezydenta o to, żeby przesunął środki z funduszu nagród na środki na podwyżki dla pracowników obecnie urzędu, tych, co co najmniej zarabiają. Prezydent Wałbrzycha w odpowiedzi na pismo związkowców przychylił się do propozycji obniżenia wysokości planowanego funduszu nagród z 3 na 0,2%. Co się okazuje, pan prezydent przesunął oczywiście te pieniądze, ale żaden z pracowników oczywiście podwyżki w tym roku nie dostanie i w przyszłym roku to również stoi pod znakiem zapytania. Powiedzmy sobie szczerze, w chwili obecnej sytuacja wygląda tak, że realnie nasze zarobki straciły od 11 do 18% w ciągu tych 4 lat. I myślę, że byłoby miłym gestem ze strony pana prezydenta, jakby jednak docenił swoich pracowników i chociaż te 100-200 zł im dał tej podwyżki. Ponieważ w starostwie powiatu na przykład cały czas, co roku w jakiś sposób są jakieś pożyczki, a czy podwyżki dla pracowników udzielane. Prezydent jednak podwyżek nie przyznał, tłumacząc tym, że przeprowadzone w połowie roku podwyżki wynagrodzeń spowodowałyby, iż w ostatnich miesiącach roku zabrakłoby środków na wynagrodzenia. Pan prezydent głośno i wyraźnie zadeklarował, nie będzie żadnej podwyżki. Panie redaktorze, szanowni państwo, ten szary pracownik Urzędu Miejskiego zarabia najmniej. 15 wyprawek wydałem z Urzędu Miejskiego, panie przyjechały. Czerwieniąc się i łzy w oczach, bo wstydziły się, ale trzeba było tą wyprawkę bywa. Nieraz bywa tak, że pracownicy nie mają na bilet, a co dopiero zrobić opłaty, wyżywienie, ubrać się, po prostu skromne pensje, tylko nikt o tym nie mówi. Związkowcy wystosowali więc apel do radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha, w którym odnoszą się do sprawy podwyżek oraz skuteczne wstawiennictwo radnych u prezydenta. Wpłynął apel do radnych miasta Wałbrzycha od związków zawodowych. Apel dotyczy i prośba o podwyżkę dla pracowników. I tu nie chodzi o kierowników wydziału danego Urzędu Miejskiego, tylko chodzi i dotyczy o pracowników szeregowych. Wniosek w tej sprawie złożył radny Nowak, jednak nie znalazł wsparcia u większości radnych. Mój kolejny, piąty wniosek o podwyżkę 100 zł od 1 stycznia 2013 w dniu dzisiejszym upadł. Oczywiście, że upadło, bo my rozumiemy oczywiście, że jest ciężka sytuacja w budżecie, ale jeżeli my sami żeśmy wskazali źródło sfinansowania tych środków, uważamy, że powinien pan prezydent się do tego przychylić jednak mimo wszystko. Zapytaliśmy więc, jaka jest średnia wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu? Ciężko jest powiedzieć. Myślę, że tutaj trzeba byłoby to patrzeć na poszczególne biura i wydziały, w jakich to ten. Ja osobiście nie zarabiam więcej niż 1500 zł, prawda, więc na rękę, więc tutaj nie możemy mówić, jestem młodym pracownikiem, prawda, ale też nie możemy liczyć się w takiej sytuacji, kiedy pracownicy mają na przykład w części również wysokie dodatki stażowe, bo wiadomo, że im się to należy, mają to wypracowane, ale chodzi też o poziom płac, chodzi relatywnie, prawda. Nasze zarobki dużo straciły w tym momencie w ciągu tych 3 lat, tak więc bez podwyżek w tym momencie, jeżeli są takie koszty utrzymania, w chwili obecnej jest to po prostu ciężko zaczyna być. I ludzie zaczynają po prostu być trochę zbulwersowani tym sytuacją, bo mówię, w każdym przedsiębiorstwach, tym bardziej, że były mowy oczywiście, że w urzędach wszystkich praktycznie były już jakieś podwyżki dla pracowników samorządowych przewidywane, ale nie w Wałbrzychu. I to bardzo smutne jest akurat, jeżeli chodzi o nas w tym momencie. Jak się okazuje, pracownicy samorządowi nie mogą strajkować, nie mają więc czym postraszyć. Zapowiadają jednak, że będą nadal prowadzić rozmowy w kwestii podwyżek zarobków. Pracownicy nie mogą strajkować samorządowi, ale w tym momencie decyzję będziemy już podejmować ze wszystkimi związkami zawodowymi, co zrobić. Roman Szołemej w odpowiedzi na pisma związkowców dodał również, że liczy na przychylność i zrozumienie trudnej sytuacji miasta, przy czym zakłada, że warunki takie będą dotyczyć tylko 2-3 najbliższych lat.